Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ark. Przed Wami kolejne oswajania, kolejne prace nad domkiem na tej plaży na wyspie. No i cóż, moi kochani, na razie nic się nie zmieniło. Jedynie co to tak, nazwaliśmy ostatnio kreskę. Jest to samica. Tutaj ktoś pisał, Poke pisał, żeby nazwać mojego moczopsa piesełka. O Jezu, jestem głodny? Czy mój moczops jest głodny? O w mordę, masz, zajadaj. Bardzo głodny. Masz w życie, masz w staminę. Tu masz sporo tutaj rzeczy, jak widzę, mój moczopsiku kochany. Zapomniałem o tobie. Wybacz mi, opcję name miała być piesełka. No dobrze. Będzie piesełka. Ty też masz, widzę, poziom, więc masz w życie. Dobra, na razie musimy sobie na parazaurze to piesełko, chyba trzeba będzie to EU zmienić. Chcę narkotyki jak najbardziej porobić sobie. Dobrze, to na razie tylko trochę starczy. A więc to zbieramy. I to zbieramy. Aha, i daj mi jeszcze, moja droga, majoberki, które zebrałaś. Powiedzmy stówkę. Dobrze. Okej, moi kochani, tutaj robię sobie metal, bo siekierkę trzeba metalową zrobić. Przy okazji wrzucę narkoberki, zrobię narkotyki. 26 na razie. Mamy 62 takich strzał. 31 usypiających. Jest dobrze. Tutaj jeszcze musimy zrobić sobie siekierkę. Więc na razie to można wyłączyć. To też przeniesiemy. I porobimy siekierę. Metal ingot. Mogę zrobić sobie lepszą zbroję, ale nawet pikę. Wow. No cóż, nie zrobiłem. Trudno. Nie zrobiłem. Trudno. Co my tutaj mamy jeszcze? Dobra, siekierka moja. To mogę wywalić. To mogę wziąć. A już nie chcę brać tej. A przecież mogłem naprawić. I tylko. Ach, no trudno. Zrobiłem nową. A co tam? Mam, to mogę. Dobrze, moi kochani, co dzisiaj? Dzisiaj chyba będę musiał wziąć mojego pteranodona, polatać jeszcze, poszukać może coś ciekawego. I teraz jak to się zwołało? J? Tak, follow. J i chyba U, jak się nie mylę. Stop following. Oj, wszyscy biegną. Faktycznie, U to jest stop following, dobrze. To muszę pamiętać, bo ciągle mi się myli. O, moja przyjaciółka ma poziom. A nie, to ja mam poziom, tak? Normalnie, nie mogę uwierzyć. Życie. Dobrze, 55 poziom, moi kochani. Lecimy w takim razie na mojej przyjaciółce poszukać sobie. No, myślałem o metalach, ale na razie nie. Tam w głąb polecimy, to będzie trzeba znaleźć sobie coś do oswojenia. Ale chcę z wami przelecieć się tutaj. Pokazać. No tutaj widzę już jakiś raptor się. O. Zawiesił się na jakiejś skale, a już teraz pobiegł jak szalony za kimś. No niestety ten mój pteranodonek jest tak kiepski, jeżeli chodzi o staminę, że aż głowa boli. Będę musiał znaleźć sobie lepszego pteranodona z lepszą staminą. Tutaj gdzieś ten raptor biegał wariacki. Tam bije kogoś. A, to jest, moi drodzy, Alfa Raptor. Widzicie czerwoną poświatę? To jest Alfa Raptor. Gdzie to jest tutaj? O. Poziom 20 Alfa Raptora. Za niego bym otrzymał bardzo dużo
Tej. XP. Ale pytanie, czy ja chcę to zrobić, bo mój niestety. Kurka, może bym zrobił, a się boję, że zginę. Zobaczcie, szalony, szalony raptor. Mój raptor, mój przyjaciel. Ma słaby poziom. O, wpadł do wody. Bo jakby miał trochę lepszy poziom. O, co ja tutaj udało mi się. A, teraz Zino rozwalić. No tak. Zapomniałem o tym. No i też mało ma zdrowia mój raptor, mój przyjaciel. Kurka, kiepsciutko. Kiepsciutko, mój przyjacielu. Fajnie by było cię rozwalić, ale chyba jakbym miał moczopsa, to bym mógł na tego raptora skoczyć. Tylko że on sobie tam. Dobra, dajmy mu spokój na razie. Ten tutaj przyjaciel jest naprawdę kiepski. Raptor sobie siedzi w wodzie. Jakbym teraz mógł tak popatrzeć sobie i zobaczyć, jak ten, który poziom ma ten czwarty. No kiepsko. Strasznie kiepsko. To teraz tutaj pokażę wam wojnę. Pewnie ci, którzy grają w Arka, to doskonale wiedzą, jak w tym terenie jest niebezpiecznie. Zawsze na tym fragmencie prowadzi się totalna wojna między drapieżnikami. Sabertooth, no właśnie, zobaczcie. Tekowe, dobrze mówię, T-Rexy. Wow, tekowy Rex. Alozaur jakiś. Zawsze na tym krańcu, zobaczcie, alozaur. Alozaur 36. To nie jest tekowy Rex, co ja mówię, zwykły Rex. Argentewisy. Raptor. 70. poziomy jest kiepsko na razie. Co tutaj mamy jeszcze? Kolejny alozaur, 8. poziom, kiepsciutko. 72. Rex, no to jeszcze. 32. alozaur. Pięknie, no tutaj się dzieje naprawdę wojna. A tu jest tekowy jednak, jest tekowy Rex, tak jak myślałem. Tu jest tekowy, 14. Rex, no z tego nie żyje. Niestety. O, pajączek, ten skorpion. Tutaj się dopiero dzieje wojna totalna. Ale cóż. My tutaj jedynie możemy sobie popatrzeć na wojnę. Lecimy dalej. Wracamy w nasze bezpieczniejsze tereny. No musiałbym naprawdę znaleźć jakiegoś dobrego ptaszka. Albo ewentualnie. Ja muszę co chwilę odpoczywać na tym pteranodonie. Albo właśnie pteranodona lepszego. No bo ten tutaj, co ja mam, to jest no kiepscizna. Bardzo kiepsko. Musiałbym zacząć hodować sobie warzywka. Jak mnie kusi ten raptor, wiecie? Ten raptor to by było coś świetnego. Pokonać takiego raptora. Wow. Jak byśmy go mogli pokonać? Trzeba by było może jakąś pułapkę zrobić na niego. Czekajcie, czekajcie. Przemyślmy to dobrze. Jakby można było go wprowadzić w pułapkę? W jakiś budynek? Może? Czekajcie. Czy dałoby się takiego raptora w jakiś sposób zamknąć? No nie wiem. O, chyba mój raptor nawet zginął. A i dobrze. Nie widzę go nigdzie. A nie, stoi tutaj skubaniec. Na moje to mógłby zginąć. No okej. Mam bolę. Ale bola jest kiepska. Chciałbym jemu dać jakiś punkt. Kurka, no boję się trochę tego raptora atakować tym stworzeniem. Bo on mi, kurczę, raz, dwa zginie. No chyba, że to zajmie nam kupę czasu. Jest pogoda okropna teraz.
tak jakbym mu tego raptorka pokonał. Tam on cały czas jest. To by ładny poziom dostał. Sporo poziomów by dostał ten mój przyjaciel. Ale to ja bym musiał tego raptorka. Uderzyć raz. Czemu ja nie mogę odlecieć? No kurka, on za przeciążony jest już mój. Jezu, ale się... Co się stało? Dlaczego się od razu przeciążył? Za to, że uderzył raz raptora? O, w mordę. Poczekajcie, no zostawię mu mięso. To wywalę, to wszystko wywalę. Bo on tego nie potrzebuje. Dobra, na spokojnie. Dobra, sobie zaskoczymy i zrobimy mu, żeby on czekajcie, naturalny. Jak zrobić, żeby on... O, harvesting, disable victim, disable resource collection, okej, no i dobra. Musiałby ten raptor z wody wyjść. On cały czas zajada coś tam. Parazaura. No jest taka pogoda, że tu nic nie widać teraz. On cały czas tego parazaura zajada. No i czy ja teraz mogę? Nie, ten przycisk. Normalnie, że... Ja bym go tak trafił. Jeszcze nie trafiłem go. Kurka, nie trafiam go. No przecież go widzę. Może trochę wyżej. On się chyba zasłonił ciałem tamtego. Chyba tak. No nic. Ile mamy? Strzał 56. Dobra. No i mnie zabił. Pięknie. Spadłem z raptora i mnie zabił. Spadłem z mojego pterka i mnie zabił. No świetnie. Na cios byłem. Na cios. O, i coś mnie tutaj... zabija. Kreska zginął. O, Diflo. Kreska zabiła, tak? Dilo. Chyba. Och. No nieważne. Gdzie jest mój rap? Mój parazaur. Tek? Ej. Parazaur jest tam, dobra. Mój... Pewnie moja... Mój kochany pterek już pewnie zginie też. Norma. Weźmy sobie jakieś. Zróbmy. To i to. Nałożymy na siebie szybko. To wszystko wywalę, bo tego nie potrzebuję. W ogóle. No dobra. Załóżmy sobie
Od razu. Ubranko. Ekstra. Czy ja mogę po moje ciało skoczyć tam? To może być niebezpieczne teraz. No, może być tam bardzo niebezpieczne, żeby iść po ciało. Prawda? No, zobaczmy, jak to wygląda. Przybiegnijmy się. O! Tam mój cały czas mnie skubie ten raptor. A tam jest mój ten? Pterek? Czy to nie jest mój pterek? Bo ja nie wiem, czy on już zginął, czy nie. Jak nie zginął, to bym mógł go... To jest mój pterek. Ach, prawie. Skubaniec, prawie. Musiałbym go chyba odciągnąć. I swoje zwłoki podnieść. Biegnie do mnie, nie. Weź wszystko. I? On pobiegnie do mojego domu, skubaniec. Nie, 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 nie. Tak nie może być. Tak nie może być. Gdzie on jest? Tam stoi sobie na wysepce. Nie mogę go trafić. Czyżby za daleko był? O, skubaniec ruszył się. Chyba nie dam rady go stąd trafić. O, dostał. Nie, no tak go nie sięgnę. Tak go nie sięgnę. Z jednej strony bardzo mi zależy, żeby pokonać takiego raptora. Bo to jest jeszcze alfa na dodatek. Ja się chyba pobawię z nim trochę. Jakbym mógł go wprowadzić w pułapkę, chyba że... Jakąś bym pułapkę ustawił na niego, czekajcie. Mamy beer trap. Jakby wszedł w to, może by się udało. Czekajcie, lecimy. Zobaczyć, czy ja mogę to zrobić. A więc do strzału potrzebujemy tego. Tego. Tą beer trap sobie postawimy. Czy ja potrzebuję do strzału jeszcze fiber i touch? Fiber i touch. Nie tego. Fiber i touch. Możemy sobie tak. Dobra. Drzewo na razie nie. I poróbmy sobie 36. To jest mało. Ciągle mało. 25 kolejno. No dobra. Beer trap mamy. Mamy bolę. Czy ja mogę bolę jakąś wytworzyć? Mam tylko jedną bolę. No zobaczymy. Czy nam się uda zapolować na tego skubańca? Troszkę wyżej. Dobrze. Nie widzę go.
Jeszcze nie. Nie, no, ja go tak nigdy nie dostanę. Nie mam... Ja wiem, że to jest łuk tylko. Że to jest kiepskie. Do wody nie mogę wbiegać, bo spadnie. Nic? Nic? Co, pójdziesz za mną? Może bym ten birtra postawił w końcu gdzieś? Może przy moich zwłokach? Może on tu przyjdzie? Muszę go jakoś teraz tutaj sprowadzić. Nie? Jeszcze nie? No, gonisz mnie? Jeszcze nie? Łatwo. Gonisz? Nie wpadł jeszcze. Moje ciało się zajmie moim ciałem. To dobrze. Nie. Dobrze. Dobrze. Się zajmie moim ciałem. I się łuk mi zepsuł. Ekstra. Napraw łuk. I teraz możemy to wszystko poprzenosić. Co ja zrobiłem? Dobra. Szósteczka. I ruszamy dalej na... zmierzyć się z raptorem alfa. On się zajął. Czy ja stąd sięgnę? Tak. Dobrze. Świetnie. Normalnie, słuchajcie, 50 strzałów w niego wrzuciłem, łuk mi się za chwilę zniszczy, a on ciągle żyje i nawet nie ucieka. Ekstra. Wow. Jak on wygląda? Czy jest zakrwawiony w ogóle? Czym ja mam go pokonać? O! Nie, bear trap nie zadziałało na niego. No to niedobrze. Wejdziesz tu? Zadaje trochę więcej obrażeń niż on mi. Tylko musiałbym się na moment. Odpocząć.
Ja go piję. No, uderzę nieraz. Daję sobie radę, moi drodzy, daję sobie radę. Zajadę moje ciało, bardzo dobrze. Strasznie szybki skubaniec. Muszę go wprowadzić gdzieś, żeby się czymś zajął, właśnie jak tamtym. Ale damy radę, moi drodzy, damy radę. No bo, dobra, barrow zrobiłem na niego. Mam jak tam z moją staminą. Muszę chwilę odpocząć. Ja go rozwalę. Okej. Nie tutaj! Nie tutaj! Wstawaj! Pokonałem go. Uff. Oj Boże. Ostatkiem sił. Ale go pokonałem. Wow. Uff, pterek. Daliśmy radę. Zwieńczenie odcinka. To już było teraz ryzyk fizyk, bo mój pterodaktyl nie mógł już się ruszyć. 9 dostał. Wow. Słuchajcie, mamy Journeyman, metalowy pickaxe. Pięknie. Lepszy łuk. Jak jest... O ja cię kręcę. Dobra, lecimy do domu popatrzeć sobie, co my mamy. Jakie cuda. Spadaj, ptaszku. Nie lubię cię. No i tutaj sobie odpoczywaj. Dobra, a my jeszcze raz zaglądamy, co mamy. A więc tak, 8 mam punktów. Pięknie. Stamina. Bieganie szybsze. I punkty do tego. Dobrze. Teraz tak, co jeszcze? A więc mamy lepszą kuszę. Możemy zapomnieć już o... Ale mamy też łuk. To co jest lepsze? Chyba kusza. Pickaxe lepszy, bierzemy go. Łuk to później. Strzały. Dobra. O, jak szybko się ciemno zrobiło. Wracamy do domku w takim razie. Już się nie mieści, to zabieram. Jeszcze jedno mogę włożyć. No to będę musiał pochować. Teraz muszę zrobić lepsze miejsce na moje... O, mamy przepisy różne. Bardzo fajnie. Więcej miejsca. Tego nie chcę. To mogę wywalić. Dobra, to muszę przełożyć. Nie mogę już, nie ma miejsca. To bym musiał wywalić. Moi kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. Podskok, kucnięcie i trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. O, słońce wstaje. Pa, pa.